Przepraszam, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Ja jestem Dawid. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję i taki króciutki test urządzenia sieciowego. Słuchajcie, to jest uniwersalny adapter, który pozwoli nam na podłączenie naszych starszych Smart TV, które nie dysponują łącznością bezprzewodową, konsol, dekoderów do internetu dzięki przekształceniu sygnału Wi-Fi do, powiedzmy, standardowego przewodu i umożliwi nam w ten sposób komunikację ze światem, również nie posiadającym właśnie kart Wi-Fi urządzeniom. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Ja zapraszam Was najpierw na krótką prezentację tego, co znajdziemy w opakowaniu. Potem pokażę Wam, jak to urządzenie podłączyć do przykładowego dekodera, a potem zrobimy sobie króciutki test. Zapraszam. Wcześniej nie było rozpakowania WNC 2001, natomiast produkt był fabrycznie nowy, dlatego zobaczymy sobie na samym początku recenzji, co znajdziemy w opakowaniu. To jest oczywiście sam adapter uniwersalny, zabezpieczony takim woreczkiem, był fabrycznie, oczywiście już jest podczas, tak, więc jest otwarte. Kolejnym akcesorium, słuchajcie, to są na przyklejane dwa takie paski na rzepy, tak, z rzepami, które umożliwiają nam, jedną przyklejamy sobie do naszego adaptera, drugą na przykład do telewizora lub dekodera i możemy sobie nasz adapter przykleić na ten rzep do telewizora na przykład i odkleić z powrotem. To jest oczywiście również przewód sieciowy. Moim zdaniem, choć on nie jest jakiś super długi, to pamiętajcie o przeznaczeniu tego urządzenia do współpracy na przykład Smart TV. Jego długość jest aż nadto wystarczająca, tak więc tutaj naprawdę uwag żadnych nie mam. Kolejna rzecz to jest przewód USB i końcówka zasilająca do samego adaptera. To urządzenie możemy zasilać zarówno z sieci, dzięki dołączonej również ładowarce sieciowej, te końcówki są oczywiście identyczne, lub właśnie z portu USB. O wiele wygodniejszym rozwiązaniem jest, jeżeli oczywiście nasz telewizor dysponuje wejściem USB, wolnym wejściem USB, podłączenie zasilania samego adaptera właśnie przez port USB. Nie tracimy wtedy jednego gniazda zasilającego i te przewody są zdecydowanie krótsze. Zasilacz już widzieliście, tak więc zostaje nam tylko i wyłącznie tutaj papierologia, czyli instrukcja obsługi, informacja, co mamy w samym zestawie wielojęzyczna. Adapter uniwersalny jest urządzeniem naprawdę niewielkim i nie zajmie wiele miejsca zarówno w naszym dekoderze czy telewizorze. Jego szerokość to niecałe 6,5 cm, natomiast długość to około 8 cm z małymi milimetrami, tutaj chociażby na wystający przycisk WPS. Urządzenie wykonane jest z matowego plastiku, dzięki czemu jest użyteczne, nie brudzi się szybko, nie łapie tak szybko, jak widzimy, odcisków palców, co moim zdaniem jest tutaj naprawdę plusem, jeżeli chodzi o użyteczność tego urządzenia. Na froncie mamy 3 diody sygnalizujące nam pracę urządzenia, połączenie tutaj z siecią LAN, czyli że mamy podłączony na przykład dekoder do adaptera, oraz połączenie Wi-Fi, czyli że jest również aktywna transmisja pomiędzy adapterem a naszym routerem. Z tyłu niewielkie otwory wentylacyjne i 4 gumowe nóżki, które zapobiegają się ślizganiu urządzenia, gdyby stało po prostu bez przyklejania na przykład na jakiejś konsoli. I tył urządzenia, czyli tutaj mamy zlokalizowane wszystkie porty. Przede wszystkim jest to wejście zasilające 5-woltowe, dlatego nie ma problemu, żeby tutaj bez żadnych dodatkowych adapterów zasilać to urządzenie z portu USB komputera, czy telewizora, czy jakiegokolwiek innego urządzenia. Oczywiście wejście, a właściwie wyjście sieciowe RJ45, standardowa końcówka. Tym portem podłączamy nasz Smart TV do adaptera. Mamy również przycisk WPS, który umożliwia nam proste połączenie się z siecią Wi-Fi oraz tutaj ukryty dosyć sprytnie niewielki otwór przycisk reset. Mam nadzieję, że wyostrzy aparat. Dzięki temu możemy to urządzenie w bardzo prosty sposób podłączyć zarówno do telewizora, konsoli, dekodera czy jakiego innegokolwiek urządzenia byśmy chcieli. Ja na wstępie filmu wspominałem, że ten adapter, uniwersalny adapter, jest przeznaczony nie tylko do stosowania ze Smart TV tymi, które nie posiadają tutaj łączności bezprzewodowej, ale wykorzystać go również możemy w praktycznie każdym innym urządzeniu, które wymaga dostępu do internetu przez port sieciowy. Ja dla przykładu mam tutaj dekoder, na którym to urządzenie było testowane. Słuchajcie, on jest wyposażony, jak widzicie, tylko w port internetowy RJ45
i ma również obok port USB. Mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ dzięki temu mogę sobie zasilić to urządzenie bez konieczności tutaj rezerwowania dla niego osobnego gniazdka i korzystania z zasilacza sieciowego. Jak podłączamy więc nasz uniwersalny adapter? Sprawa jest bardzo prosta. Przede wszystkim jedną końcówkę przewodu podpinamy do uniwersalnego adaptera, drugą podpinamy do gniazda internetowego w naszym dekoderze, telewizorze czy na przykład konsoli, czyli w urządzeniu, które chcemy tutaj łączyć dodatkowo właśnie z internetem, a nie mam możliwości połączenia z Wi-Fi lub na przykład dedykowany adapter jest drogi. Następnie przewód, ten, który był dostarczony w zestawie USB, który będzie nam służył do zasilania, podpinamy do gniazda USB lub jeżeli nie mamy gniazda USB w naszym telewizorze, konsoli, podpinamy zasilacz sieciowy, a drugą końcówkę podpinamy do naszego adaptera. Jak widzicie, adapter oczywiście dostaje tutaj, że tak powiem, moc i on za chwilę będzie nam się próbował logować do sieci. Zanim się tutaj dekoder uruchomi, to powiem Wam od razu, jak połączyć adapter z siecią Wi-Fi. Dzięki przyciskowi WPS nie ma konieczności podłączenia tego urządzenia do komputera celem jego konfiguracji. Oczywiście, jeżeli nasz router również obsługuje funkcję WPS. Wtedy wystarczy tylko wcisnąć przycisk WPS na routerze oraz na naszym urządzeniu od Netgear i poczekać na wymianę tutaj danych pomiędzy adapterem a routerem. Jeżeli nasz router nie posiada przycisku WPS lub jeżeli na przykład mamy tutaj, że tak powiem, problem z konfiguracją połączenia właśnie tą prostą przez przycisk, no to w tym momencie wystarczy podpiąć sam adapter do komputera. Nawet nie musimy, słuchajcie, wpisywać żadnego adresu konfiguracyjnego w przeglądarce, ponieważ jeżeli otworzymy na przykład Google Chrome czy jakąkolwiek inną przeglądarkę, strona konfiguracyjna zostanie wyświetlona automatycznie i będziemy mogli już tutaj skonfigurować sobie urządzenie, wpisując hasła zabezpieczające ręcznie. Test prędkości połączenia zrobimy sobie tradycyjnie na programie SpeedTestNest, czy używając po prostu witryny SpeedTestNest. I w tym momencie nasz adapter podłączony jest oczywiście do komputera, nie inaczej. Sprawdźmy wyniki najpierw na jednym serwerze, potem sobie to ewentualnie zweryfikujemy na drugim. Prędkość, ja przypomnę, sieci, jeżeli chodzi tutaj o to, co dysponujemy, to jest 100 megabitów upload i 4 download. Jak widzicie, jeżeli chodzi o prędkość pobierania, to są zaledwie 33 megabity. I zobaczmy prędkość wysyłania, tutaj zawsze, właśnie każde urządzenie około 4 megabitów pokazuje, tak więc zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. No jak widzimy, prędkość jest zdecydowanie niższa, bo zaledwie koło 1 megabita tutaj na sekundę na naszym WNC 2001. No to w takim razie wybierzmy sobie może jakiś nowy serwer ręcznie i zobaczymy, czy będą wtedy inne wyniki. No, trzeba chwileczkę poczekać. Zobaczmy może Wronki albo Nowy Tomyśl, też blisko. No, jak powinien być ping co najwyżej większy. No, 11 milisekund, ale jak widzicie, już jest troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o prędkość pobierania danych, natomiast jakichś dużych różnic nie ma i tutaj nawet do przekroczenia 50 megabitów na sekundę jeszcze sporo, a ta prędkość jest dosyć, powiedzmy, ustabilizowana. I zobaczmy jeszcze prędkość wysyłania danych, czy przekroczy ten 1 megabit, czy też nie, a powinno być około 4. No, jak widzicie, z bólami doszło do tego 1 megabita i się tak kształtuje. Tak więc prędkości są tutaj zdecydowanie niższe niż w przypadku kart Wi-Fi podłączanych na przykład do portu USB. WNC 2001, jak widzieliśmy, jest urządzeniem naprawdę uniwersalnym, które pozwoli nam uniezależnić się od przewodów, od konieczności przeciągania przewodów. Jest to pewna alternatywa dla transmiterów sieciowych, ponieważ tutaj nie mamy praktycznie żadnych przewodów. Te, które są, oczywiście możemy bez problemu schować gdzieś z tyłu, na przykład za naszym telewizorem. A dzięki temu, że urządzenie również umożliwia nam połączenie się z portem USB, niekoniecznie z siecią, jeżeli chodzi o zasilanie, mamy również wolny tutaj, czy kolejne wolne gniazdko. Co do wydajności tego urządzenia, ta tutaj nie jest najważniejsza, ponieważ nie tutaj bicie rekordów prędkości transmisji w sieci jest celem tego urządzenia, a zostało ono zaprojektowane właśnie po to, aby dostarczyć internet
bezprzewodowo do urządzeń, które muszą mieć podłączenie tylko i wyłącznie przewodowe. Jest oczywiście również kolejna alternatywa, dedykowane adaptery, nie uniwersalne takie jak właśnie WNC 2001, ale dedykowane na przykład dla konkretnego modelu czy grupy modeli, przykładowo Smart TV lub konsol. Natomiast cena tych urządzeń jednokrotnie jest zdecydowanie wyższa niż właśnie produktu Netgear. Cena tego urządzenia to jest około 140 czy nawet niecałe 140 zł na dzień dzisiejszy. Moim zdaniem bardzo atrakcyjne rozwiązanie właśnie dla posiadaczy konsol oraz Smart TV. Nie polecam natomiast tego rozwiązania jako produktu, jako karty sieciowej do zwykłych komputerów, czy to laptopów, czy to komputerów stacjonarnych. Tutaj lepiej spiszą się inne rozwiązania, czy to od Netgear, czy również innych producentów, ale dedykowane właśnie do komputerów, a nie do telewizorów czy konsol. Moi drodzy, to jest na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Ja oczywiście zapraszam Was do dyskusji na naszym forum. Link do forum znajdziecie również w opisie tego filmu. Na chwilę obecną to jest na tyle. Zapraszam Was również na portal, gdzie znajdziecie m.in. zdjęcia tego produktu. A ode mnie na dzisiaj to jest na tyle. Zapraszam Was na następne filmy już wkrótce.